Oto dwutonowe dzieło niemieckiej inżynierii lat 90. Ten ponad 5-metrowy kloc napędzany jest widlastą ósemką o mocy 320 koni. Dodatkowo ma podtlenek LPG. Kosztuje równe 4 dychy. Wyobraź sobie, że 25 lat temu, czyli ćwierć wieku temu, we wrześniu jechałem takim, tylko długim V12 do ślubu. A to mamy 5 litrów, tak? Tak. No, to mamy V8-eczkę. Żeby było śmieszniej, ten kawał mocno ciosanej niemieckiej motoryzacji zaprojektował Włoch. Bruno Sacco, który wówczas był szefem stylistów w Mercedesie i powiedział, wydamy 1 miliard euro na ten samochód, zrobimy kilka lat testów tego samochodu po to, żeby to był majstersztyk inżynierii motoryzacyjnej tamtych czasów. 96 rok to jest, no tak, końcówka. Końcówka, bo czujniki parkowania już są, lampy nie są pomarańczowe. Się wszystko rzuca w oczy. Wycieraczki na reflektory. Tu było tyle napchane tego wszystkiego. Mistrzowskie zawieszenie tutaj włożono tego samochodu. I cisza. Jeszcze nie było pneumatyki, ale były amortyzatory, które miały nawet własną pompę hydrauliczną. Dokładnie, żeby ten komfort był po prostu bajeczny. Wszystko oryginalne. Auto ma ponad 300 tysięcy przejechane. Jak na ten wiek, to jest taki słuszny przebieg, ale... Wiadomo, że wszystkiego nie zobaczymy tu. Import z Niemiec, ostatnich kilka lat eksploatowane w Polsce, teraz wystawione. Tu było coś robione, albo coś wychodzi. Zarówno 40 tysięcy złotych wyjściowo. Rozpiętość cenowa, podobnie jak w przypadku innych starych merców, jest ogromna. 140 można równie dobrze kupić za 20, jak i prawie 200 tysięcy. 4 dychy za zdrową bazę to uczciwa cena. Ale się rozkręciłeś, widzę, jest. No. To co jest fajne. Klamusia. No. Czyli jest gaz. Jak już opona jest, to musi być gaz. Jest gaz, tak jest. Jest V8, jest 5 litrów, ale jest w gazie. Tym samochodem po prostu się jeździło. Nikt nie kupował sobie takiej limuzyny po to, żeby ona stała w garażu. Zmieniarka na płyty. Tak. A tu mamy do nawigacji. Pierwszej nawigacji Mercedesa, która była strzałki. Tak. Robione. Nie każdy wie, ale... Pudło wielkie jeszcze z ożebrowaniem, żeby się chudziło. Masz pojęcie, niesamowite. Urządzenie lat 90. No. I się chowa. Kompletnie inne czasy mamy. Kompletnie inne. Te czujniki też niby fabryczne, a dzisiaj wyglądają jak dodane marketowe, takie najtańsze za 5 złotych. No, ale to były takie czasy, dopiero wchodziło. No, Mercedes to wymyślił, tak? Piękne to wszystko. Ty zaglądaj i otwieram pokrywę. No, wycieki spod pokrywy, to jest standardowo w tych samochodach i pewnie tam dalej trzeba dół też zobaczyć. Ale zdecydowanie to, tak. Ale to już teraz wiesz, to wszystko w twoich rękach. Aha. I to mogę słuchać non stop. Pięknie. Cykanie, tak. Trzeba było się przyjrzeć temu silnikowi, bo... Coś jest nie tak. Może od razu się przejeźdźmy, bo wnętrzu pogadamy sobie podczas jazdy, bo o tym wnętrzu też można z pół godziny prawić, nie? Jak nie usiniemy. Proszę bardzo. Ojej, jak tu jest pięknie.